Nigdy nie zapomnę właśnie pierwszego startu Fiatem 126P, kiedy kilkukrotnie przeleciałem przez dach razem z moją pilotką. Zatrzymaliśmy się gdzieś tam na drzwiach, wychodziliśmy przez brakującą przednią szybę, przez ten otwór w zasadzie, który po niej pozostał. A i tak bardzo miło to wspominam. Ten rajd też nauczył mnie bardzo dużo pokory. W ogóle maluch uczy dużo pokory, ponieważ ten rozstaw osi jest bardzo nieduży, niewielki, więc trzeba mieć bardzo szybkie ręce do prowadzenia tego auta.